Hej, hej, jestem Karmela i witam Was w trochę innym filmie. Takiego jeszcze tutaj nie było. Robimy challenge w Planet Zoo. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Dajcie znać, czy chcecie więcej takich challenge z Planet Zoo. Może macie jakiś pomysł, jaki konkretny challenge powinnam zrobić. Ten sobie w sumie wymyśliłam, patrząc na to, co na przykład dzieje się w challenge'ach, w Simsowych challenge'ach. Stwierdziłam, że może fajnie byłoby coś takiego zrobić w Planet Zoo i sprawdzić, co będę w stanie zbudować w 15 minut dla losowo wybranego zwierzaka. Jeszcze nie wiem, jakie to jest zwierzę, wy też jeszcze nie wiecie chyba, bo nie wiem, jaką miniaturkę zrobię, ale wydaje mi się, że jeszcze nie wiecie, więc bardzo się cieszę, że będę mogła coś takiego tutaj innego zrobić i mam nadzieję, że będziemy się wszyscy dobrze razem bawić. Pamiętajcie, że właśnie w komentarzach możecie mi pisać propozycje kolejnych challenge'y do Planet Zoo, bo chciałabym też robić coś takiego. Myślę, że to może być miła odmiana i dla mnie, i dla Was. I dzisiaj sprawdzimy, co nam się uda stworzyć, co mi się uda stworzyć w te 15 minut. Stresuję się, bo ja jak buduję, to buduję zazwyczaj 2 godziny minimum, a jak chcę zrobić taki, no, bardzo szczegółowy wybieg, to wtedy buduję nawet 4-6 godzin, więc 15 minut? To może być ciężkie, nie mam pojęcia, co z tego wyjdzie, więc chyba nie ma co przedłużać, tylko lecimy na stronkę, na której sobie wylosuję tego zwierzaka. Jej, trzymajcie kciuki, żeby on był jakiś fajny. No i jesteśmy na stronie, która pozwoli nam wylosować zwierzę na dzisiejsze wyzwanie, ale się stresuję. Nie mam pojęcia, co mnie spotka i mega się właśnie stresuję, ale chyba czas kliknąć, nie przedłużać, bo tylko ten stres będzie jeszcze większy. A, dobra, zamknęłam oczy, wy już widzicie, jeszcze nie, i uwaga, otwieram oczy. Okej, kangur, ale fajnie, ale mega! Dobra, ja nie miałam jeszcze kangurów, więc no fajnie, nie wiem, co zbuduję w 15 minut dla kangura. Nie mam pojęcia, jaki one potrzebują, jaki potrzebują mieć teren, więc zaraz sobie tylko przygotuję wybieg taki mniej więcej wymiarów, jaki powinny mieć kangury i zaczniemy uzupełnianie tego terenu. O, wow, dobra, cieszę się, mega się cieszę, że to będzie kangur, ale fajnie. Dobra, wracamy do gry. No i będziemy robić kangury, ale się cieszę z tych kangurów. Słuchajcie, przygotowałam sobie tylko zarys tego wybiegu, bo stwierdziłam, że będzie po prostu mi też wygodniej, że zrobię sobie takie małe ułatwienie, to wciąż i tak jest wyzwanie, ale powiedzmy, że jak będę robić takie wyzwania, to będę po prostu mogła sobie tylko przygotować zarys i ogrodzenie postawić do danego wybiegu, bo myślę też, że za długo by trwało stawianie tego w trakcie powiedzmy tego challenge'u i mogłoby być też to dla Was nudne, a samo urządzanie tutaj tego wybiegu to właśnie będzie już ten challenge. Jej, jesteśmy w ogóle w tej Australii i ja nigdy nie grałam na tym biomie. Strasznie mi się tutaj podoba, jest troszkę inaczej niż na moim safari, ten krajobraz wygląda inaczej, ale bardzo mi się podoba. Ja w ogóle mam fazę ostatnio na Australię i strasznie chciałabym lecieć do Australii. Ojejku, więc mega mi się tutaj podoba i nawet przez moment miałam taką myśl, a może kolejna franczyza to właśnie byłaby Australia, ale później pomyślałam, że nie, że już chyba dosyć nam piasku po tamtej franczyzie i musimy trochę odpocząć od tego piasku, więc nie, ale dobra, nie skupiam się na tym, tylko skupię się na tym, nad czym powinnam się skupić, ustawiam sobie tutaj minutnik, 15 minut. O, zaczynam się stresować, bo naprawdę nigdy nie robiłam kangurów. A właśnie, może jeszcze zanim zrobię kangury, zanim przejdziemy do tego robienia, to Wam trochę tutaj o nich opowiem. Kangur rudy, tak? Kangur rudy. Pokaż się, kochany. Kangur rudy to gatunek dużego ssaka z rzędu torbaczy zamieszkujący Australię. Cały kontynent z wyjątkiem wybrzeża i lasów deszczowych. Kangury rude mają duże tylne nogi w kształcie litery L i krótkie kończyny górne, duże uszy, podobnie do króliczych oraz podłużny, tępo zakończony pysk. Jest to gatunek wykazujący dymorfizm płciowy, co oznacza, że samce i samice różnią się od siebie wyglądem. Samce są znacznie większe, dorastają do wysokości, wow, ponad 1,5 metra mogą nawet mieć, osiągają wagę między 55 a 90 kg, a ich ogony mają do 1,30 m długości.
Kawał ogona, naprawdę. To jest mega dużo. To ja nigdy nie miałam okazji chyba widzieć kangura na żywo, ale no, wydają się całkiem spore, duże psiaki. Samce mają rude umaszczenie i jaśniejszą spodnią część ciała, a także mocno umięśnione nogi, klatkę piersiową i ramiona, natomiast samice mają sierść w kolorze szarym i nie są tak mocno umięśnione. Wrzucimy sobie później, jak już stworzę ten wybieg w 15 minut, dwa kangurki i zobaczymy, jak będą sobie tutaj egzystować. Kangur rudy rozmnaża się w Australii bez przeszkód, w związku z tym nie jest konieczne podejmowanie działań na rzecz ochrony tego gatunku. W ramach kontroli populacji prowadzony jest czasem odstrzał kangurów. Buu, naprawdę. Są one również często zabijane w celu pozyskania mięsa i skór. Och, to jest jedna zawsze właśnie z najgorszych informacji, jakie tutaj możemy przeczytać i taka, która zawsze sprawia, że czuję takie rozczarowanie gatunkiem ludzkim. Polowania na kangury i zabijanie tych zwierząt są jednak ściśle kontrolowane. Myśliwi chcący zapolować na kangury muszą posiadać licencję, a ponadto każdego roku wyznaczany jest limit liczby kangurów, które mogą zostać zabite, co ma na celu utrzymanie zdrowej populacji tego gatunku. No dobra, i jeżeli chcielibyśmy mieć dwa kangurki, to potrzebujemy terenu minimum 390 m2. Wiemy, że to jest trudne do zachowania, do wyliczenia, bo jak zaczniemy tutaj dodawać roślinki, drzewa i wodę, to ten teren na wybiegu zawsze się zmniejsza. Nie potrzebują terenu do wspinania się i nie potrzebują właściwie wody, ale my im chyba damy jakieś małe oczko wodne. Co tam jeszcze? Aha, jeszcze jakbyśmy sobie młode pododawali, no to też nam się oczywiście zmniejszy ten teren. Stopień ogrodzenia to trzeci poziom i ogrodzenie musi być większe niż 3 metry, wyższe właściwie niż 3 metry. Z ciekawych informacji to odwiedzający mogą wchodzić na teren wybiegu, więc jak to przeczytałam, to pomyślałam, jej, super, dodatkowe utrudnienie, zbudujmy wejście dla odwiedzających i przejście po wybiegu. No dobra, będzie fajnie, będzie zabawnie. Myślę, że będę się tu bardzo, bardzo spinać. Tym bardziej, że nigdy nie robiłam wybiegu dla kangurów i nie mam żadnego doświadczenia, nie mam żadnego pomysłu, co mogłabym im dać. Jaką mogą lubić roślinność? Sprawdzę sobie jeszcze tutaj biomy pustynia, step. Właściwie to pewnie mało roślinności lubią, Australia, Oceania. Dobra, coś sobie tutaj będziemy kombinować. Ja jeszcze sobie przez chwilę popatrzę na to, zanim włączę odliczanie i będę się zastanawiała tutaj przez moment, gdzie jakbym coś chciała. Tutaj właśnie wyznaczyłam jeszcze ścieżkę do tego wejścia dla gości. Ogrodzenie ma 3 metry i sam wybieg ma obecnie 892 metry. I chyba już nie ma co przedłużać, tylko muszę się brać do roboty, prawda? No dobra, to klikam chyba, klikam. Jak minie te 15 minut, to usłyszycie pikanie. Uff, dobra, zaczęło się, leci, 14, 57, 56, dobra. I czuję teraz ten stres, dobra. Zacznijmy od tego, jak zwykle, Carmela, skup się, że sprawdzimy, co im jest potrzebne. Gatunek, super, akurat musiało mi się zwierzę wylosować, którego nigdy nie robiłam. Kangur rudy, dobra, mamy to. I co wy tu, misiaki, potrzebujecie? Potrzebujecie trwałego schronienia? Chyba nie, dobra, git, to was, ulokuje was gdzieś pod jakimś drzewem, ale na pewno potrzebujecie zabawek. I teraz tak, a w ogóle to może byśmy jednak od ścieżki zaczęli jakoś poprowadzić ją. Dobra, nie, najpierw jednak te urozmaicenia, duże koryto na wodę, duże koryto na karmę. Na pewno będą musiały mieć gdzieś koryto na karmę, więc ja bym to może zrobiła tutaj gdzieś blisko wejścia dla pracowników. To jest też takie miejsce, gdzie goście będą przechodzić, więc będzie blisko tego koryta, więc będą mogli sobie dobrze podziwiać. Tu bym gdzieś im dała jakieś mini oczko wodne, więc coś związanego z zabawkami, paśnik podwieszany. Ajajajaj, nie mamy tutaj zbyt wiele opcji do zabawy dla nich. Ale dobra, dajmy im gdzieś tutaj kolejną taką wiszącą zabawkę. Może to oprzemy później o jakieś drzewo, tutaj drzewo postawimy. Co tu jeszcze jest? Paśnik w kształcie kuli. Dobra, to też gdzieś się tutaj wrzuci. I to małe koryto na wodę, to nie. Mała kula lodowa, to by się nam mogło przydać, ale w sumie dobra, wrzucę to tutaj. I zobaczymy. Jeszcze muszą mieć gdzieś sianko, prawda, żeby się ułożyć. Tylko gdzie ja bym wam to sianko mogła wrzucić? Może gdzieś tu właśnie? Powiedzmy, że jakoś tak to zrobimy. Wystarczą wam takie 4? Powinny wystarczyć. Wystarczyć. Dobra. I teraz, moi mili, poprowadźmy ścieżkę dla gości. Ja bym chciała wymienić trasę. Jejku, już 13 minut mi zostało tylko. Ajajajaj. To był zły pomysł.
zły pomysł z tym wyzwaniem, totalnie zły. Szerokość, a mogę zmienić szerokość teraz tu? Ajajajajajajaj, jak ja to mam poprowadzić, tę ścieżkę dla gości? A może gdzieś jakoś tak tu, tylko jak ona mi później będzie zakręcać. Dobra, zrobimy to tak i tutaj przy tym miejscu, gdzie one będą mogły jeść najwyżej, niech goście mi zakręcają i tutaj do wejścia, no, dawaj. O, zrobimy im tutaj taką łezkę, ustawimy ten karmnik tutaj, kulę lodową tutaj, będą miały taki plac do zabawy, tam będą miały pod płotem miejsce do spania, a tu jeszcze im gdzieś zrobimy może jakąś wodę, albo tutaj bym zrobiła wodę po środku. Nie, dobra, na razie niech zostanie tak jak jest. A, nie wyrobię się, 12 minut. Nie, no to jest jakiś hardcore, to się tak nie da. Kochani, to się tak nie da. Co ja wymyśliłam? Nie ma szans, ojej, jaka ziemia dziwna. Jak się zaczyna tutaj robić dół. A, dobra, powiedzmy, że tu będą mieć jakieś to mini. Nie, no to ja się poddaję. Nie, więcej się tak nie bawię. To nie jest na moje nerwy. A, masakra. Nie chcę tak, jednak tak nie chcę. Cofam to wszystko i zrobimy inaczej, tak jak pomyślałam wcześniej. Zrobimy sobie tak, że tutaj pomiędzy tymi ścieżkami będą mieć wodę. To będzie też taka atrakcja dla gości. Świetnie, zaraz nic nie będzie i nie będzie niczego. Nie no, muszę tak zrobić, żeby chociaż te zwierzęta mogły tutaj się minimalnie jakoś, nie wiem, jakoś żyć, jakoś egzystować, nie? 11 minut, świetnie. Pięknie karmela ci idzie, naprawdę, dobra, niech będzie. I teraz tak, zacznijmy ustawiać może jakieś rośliny albo coś, drzewa, przyroda. Poproszę, biom. Telefon mi się jeszcze wygasza, więc jeszcze muszę go klikać. A, cudownie. Pustynia, step, tajga, tropiki, tundra. Pustynia chyba nie, dobra, ale nie, inaczej. Weźmy sobie kontynent, będę mieć mniej ograniczeń. Oceania, niech będzie Oceania. I teraz poproszę jakieś drzewo, ładne, duże drzewo, dajcie mi drzewo. Dajcie mi drzewo, czy ja chcę tak dużo? Chcę ładne, zwykłe, duże drzewo. To nie jest duże drzewo, gdzie jest duże drzewo? To jest duże drzewo, to jest za duże drzewo. Świetnie. O dobra, to może być. To może się nawet nadać. A, ustawmy sobie jedno tutaj. Ustawmy kolejne gdzieś tutaj, powiedzmy przy wejściu. Ale ja chcę mieć różne drzewa, nie chcę, żeby to były tylko jakieś takie dwa drzewa na krzyż, tylko chciałabym mieć takie bardziej też rozłożyste. O, to mi pasuje. To jest bardzo ładne drzewo, więc mogłoby sobie tutaj być. Później kolejne drzewo. Nie no, wybieg dla kangurów w 15 minut. To się po prostu, to się nie dzieje. Co ja sobie wymyśliłam, co ja mam w głowie, to ja nie mam pojęcia po prostu. Poproszę duże, rozłożyste drzewo, które stworzy nam jakiś cień tutaj dla nich nad tym spaniem, żeby mogły też sobie jakoś kulturalnie wypoczywać. I tutaj jeszcze jedno możemy dać z tyłu za wybiegiem, powiedzmy. O, masakra, dobra, mają trochę cienia. Potrzebuję też jeszcze trochę takich roślin wodnych tutaj narzucać koło tego jeziorka, żeby coś tutaj rosło. Masakra, po prostu masakra. Dobra, może to jakoś będzie wyglądało. 9,5 minuty, świetnie. Tak, Karmela, to był bardzo dobry pomysł. Tutaj jeszcze jakieś palmy damy. Ej, no może nie będzie tak źle. Nie będzie biedy, czy będzie bieda? Będzie bieda, na pewno będzie bieda. Co można zrobić w 15 minut? Przecież to jest nierealne! Nierealne. A, dobra, tutaj jakąś palmę postawimy też, gdzieś koło tej kuli lodowej. A, pięknie, dobra, roślinki, dajcie mi więcej roślinek. Skałki, nie, skałki. Skałki muszą być, skała pustynna, skała tropikalna. Z sawanny, z klimatu umiarkowanego, z tajgi. Hej, a czemu tutaj się nie filtrują? Woda, tundra, to nie, ja chcę tę pustynną w takim razie. Dajcie mi skałę pustynną, a tu jeszcze jakieś są. Ale pustynna to będzie taka czerwona, a ja nie chcę czerwonej. Ja, czas mi leci, a ja się tutaj nad skałą zastanawiam. Dobra, niech będzie taka. Niech będzie, powiedzmy, że pasuje. A, cudów tutaj nie zrobimy, ale przynajmniej coś, nie? Żeby to jakoś wyglądało i żeby zakryć te takie mocno wystające, krzywe krawędzie ziemi, która nam się tutaj
źle, powiedzmy, ukształtowała. Dużą skałę mi jakąś dajcie. No, coś takiego może być. Nie, no to jest to. Ja czuję adrenalinę. Nie wiem jak wy, ale ja naprawdę w tym momencie czuję adrenalinę. I możecie mi pisać właśnie propozycje kolejnych challenge. Będę zachwycona, jak będę robić kolejny wybieg. Pewnie w jakimś określonym czasie. Chyba, że język mi się z nerwów plącze. Chyba, że wymyślicie coś innego, fajnego, ale też oczywiście trudnego, żeby mi uprzykrzyć życie. No bo po co miałabym mieć łatwo, nie? No bo po co mogłabym sobie ten wybieg zrobić spokojnie w 4 godziny, w 5 godzin, a tak muszę go zrobić w 15 minut. Jeju, jak to wyjdzie, słuchajcie, jak ja skończę i ja stwierdzę, że to wyszło nawet całkiem nieźle, to będzie cud, ale ja wiem, że tak nie będzie, więc... więc już w sumie nie ma nawet co gdybać. Co to jest za trawa? To będzie ładne? O, ładne nawet, dobra. Możemy tym trochę ponaparzać właśnie w niektórych miejscach, to nam trochę też zazieleni teren i przy wodzie to powinno rosnąć, przy skałach. Dobra, może nie będzie aż tak źle. Może nie będzie aż tak źle. Trawa. Tururu, tu. A, telefon, nie wygaszaj się, bo muszę widzieć, ile mam jeszcze czasu. Tutaj przy... A, mały ten wybieg. Tutaj przy naszym spanku, właściwie przy ich spanku też to powinno rosnąć wszędzie. Ta trawa przy drzewach oczywiście też powinna rosnąć. Pięknie. Tutaj możemy przenieść tę zabawkę, bo ja bym chciała ją przenieść. No daj się złapać, no. Ty wredna zabawko, jeszcze mnie tu sabotujesz. Wredna kula. Kula mnie sabotuje, halo. Dobra, dziękuję. Dziękuję. Zła kula, zła niedobra kula. Sprzedam cię. A, dobra, i co my tutaj jeszcze mamy? Przyroda. No dobra, jest coś takiego. To możemy sobie wrzucić gdzieś do wody. Dajmy to do wody, żeby trochę wystawało. Trochę jakoś. Jakoś tak dziwnie. A, to był zły pomysł. To chyba mi tutaj... Dobra, nie biorę tego, bo musiałam się za bardzo bawić z ustawianiem tego. A, dobra, dajmy takie dziwne. To są agawy? Czy to są jakieś aloesy? Agawa. Dobra, aloes trochę inaczej wygląda, Karmela. No, ale miałaś prawo zapomnieć. To jest stres, słuchajcie, to jest wyścig z czasem. Czuję się jak w potrzasku. To nie jest normalne, słuchajcie. To nie jest normalne wyzwanie. Co ja wymyślam, naprawdę. Dobra, dajmy baobab. Baobab też może być, prawda? Gdzieś tutaj. Wciśnięty, czy nie? Czy to już będzie przeginka? Ale może baobab bym rzuciła gdzieś tak poza granicami wybiegu, żeby on sobie stał. Ej, jest bardzo źle? Nie, no nie jest aż tak źle. Trochę brakuje... Mam jeszcze 5,5 minuty, to ja się teraz mogę normalnie odstresować, słuchajcie. Nie, żartuję, wcale się nie mogę odstresować. Wcale nie jest tak dobrze z czasem, jak mi się wydaje. Jest bardzo mało czasu, mamy tylko 5 minut, a tutaj jeszcze brakuje szczegółów, brakuje dopieszczenia. Spójrzmy, co jeszcze moglibyśmy im dać. Grzejnik to raczej nam się nie przyda. O, kaczuszka wodna, dajmy im kaczuszkę. Chociaż one nie pływają, prawda? Ale możemy im dać kaczuszkę. Czy ja to nie powinnam postawić jakoś wyżej? Może ona wypłynie, dobra. Miejmy nadzieję, że wypłynie. Mała piłka. Dajemy im piłkę gdzieś? Dać im piłkę, czy im nie dać piłkę? A dobra, macie tutaj piłkę koło tego miejsca, gdzie możecie jeść. Ale bieda. Nie no, bieda jednak. Jest wiszący karmnik. Jest bieda, naprawdę. Dobra, nie będę mówić bieda, tylko jest, powiedzmy, skromnie. Jest skromnie, no. No, kurczę. Brakuje mi tutaj też rzeźby terenu. Wolałabym, żeby ten wybieg był taki, wiecie, różnorodny, ale też bałam się, że totalnie nic nie zdążę zrobić. A jakbym wiedziała, że mi zostaną jeszcze takie 4 minuty na dopieszczanie, taki luksus, to bym się trochę bardziej może tym terenem pobawiła. No, ale trudno, powiedzmy, że będę naparzać na razie tą roślinnością i postaram się jakoś to roślinnością uratować. Czy ja tu mogę coś jeszcze wstawić? O, dobra, z tych atrakcji to raczej niewiele. Duża kula śniegowa to tak średnio. O, to by im się przydało, nie? Żeby się mogły bawić przy zraszaczu. Ustawmy jeden tutaj, koło oczka wodnego, drugi tutaj możemy ustawić. No dobra, i jeszcze chciałabym się tymi skałkami może minimalnie pobawić. Gdzie są skałki? 4 minuty jeszcze zostały nam, więc no nie ma tragedii, powiedzmy. O, właśnie, kwiatuchy. To ja bym poprosiła jeszcze te dzikie takie rośliny, to sobie gdzieś tutaj poustawiam. Niech będzie, chociaż... Ta mi chyba lewituje. A właśnie, powinnam ten karmnik też w drugą stronę ustawić. A, nie wygaszaj się telefon, nie wygaszaj się, proszę. No, powiem wam, że trochę ze mnie schodzą te emocje, bo już widzę, że jednak coś tutaj z tego wyjdzie. W sensie, nie będzie jakoś rewelacyjnie, ale przynajmniej nie będzie też jakiejś wielkiej tragedii. Mam nadzieję, że tutaj podejdą, bo ta agawa mi się wcina, ale to sobie ją przestawimy z drugiej strony najwyżej. I teraz poproszę jeszcze... Wiem, co powinnam zrobić. Powinnam takie krzaki też poustawiać, jakieś drzewo pod ziemię trochę schować. I wtedy byśmy mieli więcej takiego efektu dziczy tropikalnej.
Wiecie, o czym mówię, prawda? Żeby było tak dziko, tak pięknie, tak o. Weźmy sobie to drzewo i ono powinno nam zrobić taki fajny efekt o kwiatów na ziemi. No, powiedzmy, że to nam też trochę ratuje sytuację i ten wybieg będzie bardziej kolorowy, chociaż nie wiem, czy teraz nie jest zbyt kolorowo, ale trudno. Musimy się ratować jakoś. Nie miałam zbyt dużo czasu, żeby tutaj to wszystko przemyśleć, więc jest jak jest, inaczej nie będzie. Tutaj sobie od tej strony ustawimy jeszcze krzaczury, bo mi ich brakuje, jakoś tak łyso tutaj jest od tej strony. To w ogóle mogłabym dać jakąś palmę, co nie, prawda? Żeby na wejściu też jakieś palmy stały, tu też jakąś jedną palmę. Myślicie, że im tu będzie dobrze? 2,5 minuty mi zostało. Myślę, że będzie im całkiem przyjemnie, taką mają małą oazę. Co prawda miejsce do spania takie mało ogrodzone, ale nie ma tragedii. I tak patrzę się, co jeszcze mogłam tutaj wcisnąć. Chyba, że to drzewo byśmy wcisnęli też tak trochę pod ziemię i zrobili z tego taką rosnącą na trawie roślinność. Na trawie roślinność. No tak, na trawie roślinność. To będzie to, prawda? Eukaliptus. To ma takie dziwne, kolorowe korzenie. Nie korzenie, tylko pnie. Tak, dobra. To spróbujmy to ukryć, tego eukaliptusa. Gdzieś tutaj wśród tych kwiatów, tak powiedzmy, że mamy tutaj taki dziki busz nam się tutaj robi. Dobra, tu z tej strony też tego eukaliptusa wrzucimy. No i pięknie. Chciałabym, żeby właśnie chociaż przy tej, jak nie mamy ładnego płotu, tylko mamy taki gotowy z gry, to chciałabym, żeby chociaż przy tych granicach wybiegu ta roślinność była też jakoś dziksza, taka, żeby ten płot taki zwykły z siatki nie przykuwał tak mocno uwagi, tylko żeby właśnie coś się tutaj działo. No wyszło nam dziko, nawaliłam tej roślinności jak oszalała, ale mamy więcej roślinności niż skałek. To nie jest normalne w moim przypadku. Zazwyczaj u mnie jest mnóstwo skał, a mniej roślinności. Ale dobra, starałam się. Została minuta, minuta i 10 sekund. Tutaj jeszcze możemy coś pokombinować z tymi skałkami. O, spróbujmy im zbudować takie, wiecie co? O, może zdążę? Dam radę to zrobić w minutę? Taki, powiedzmy, jakiś domek mini? Mini grotę ze skał? Nie wiem, czy dam radę, ale coś możemy pokombinować. I coraz wyżej taką ścianę ze skałek. Telefon się proszę, nie wyłączać się proszę. Telefon, proszę mi tu ładnie odmierzać czas. Okej. Dobra, powiedzmy, że to je trochę osłaniać będzie, nasze słodkie małe kangurki przed wiatrem, przed jakimś pustynnym, burzą pustynną, piaskową. Więc, o, 20 sekund mi zostało! Zaraz mi będzie telefon piszczeć! O nie, 16-15 sekund, a ja tutaj działam ze skałkami, ale dobra, chcę, żeby to też od tyłu jakoś wyglądało. Nie ma chyba takiej dużej tragedii, co? Wrzućmy tutaj jeszcze jakieś te krzaki, żeby tutaj, o, powiedzmy, że coś nam porasta to! O nie, ostatnie sekundy! Ostatnie, oj, koniec! Nie zdążyłam, trudno. Ale jedno drzewo stoi jeszcze tutaj na tych skałkach, więc... A, dobra, możecie słyszeć, że tak, piszczy, jeszcze przysunę bliżej telefonu, mikrofonu. piszczy, dobra, zatrzymuję 15 minut. I tak by wyglądał mój wybieg w 15 minut dla kangurów. Jest kolorowo, jest kwieciście, jest nawet oczko wodne, mają sporo atrakcji. Sprawdźmy, ile mi zostało miejsca, bo jestem bardzo ciekawa, ile zostało miejsca po tych wszystkich moich wyczynach. Czy to się jakoś zaktualizuje, czy to faktycznie tyle zostało? Tak mało im ujęłam, ale przecież tu oczko też jest wodne, ścieżka. No dobra, zobaczymy. Wrzucimy zwierzęta i wtedy sprawdzimy, ile będzie tego terenu, jak już wrzucimy zwierzęta. Ja poproszę teraz kangury, gdzie są kangury? Pewnie pod K, nie? To by było całkiem logiczne, gdyby był pod K. Dobra, kangur rudy i teraz możemy wziąć sobie... Ojej, jakie słabe geny! Ajajajajaj, naprawdę? No dobra, ale to jest tylko piaskownica i tylko challenge, więc i takich nie będziemy rozmnażać. Więc weźmy sobie tego pana i weźmy sobie może... I weźmy sobie tę panią Riana, niech będzie. I teraz przejdziemy sobie do naszego magazynu zwierząt.
poproszę dwa kangurki, wyślemy je sobie do zoo tutaj. Niech mi pracownicy przyniosą moje piękne, słodkie, zacne kangury, bo chcemy sprawdzić, jak się będą czuły. Moje kangury. Właśnie, tutaj zrobiłam taką mini strefę, ale to tylko po to, żeby to zadziałało, żeby oni byli w stanie mi przynieść te kangury. Jak będziemy robić kolejny challenge, to może też zrobimy tutaj. Tylko nie wiem, czy właśnie nie powinnam robić na biomie zawsze, z którego będzie mniej więcej pochodzić zwierzak, który nam się wylosuje. Jej, cześć, słodziaki, jakie piękne, cudne. Ojejku, ja marzę, żeby zobaczyć kangury. Ona naprawdę jest taka szarawa. Ale sweet! O, jakie piękne, one są cudne. Ja od dziecka kocham kangury. O, ale ja kocham wszystkie w sumie zwierzaki, oprócz pająków. Pająków się boję. A w sumie w Australii, no to trochę tych takich wielkich pajączurów jest, więc no. Mam nadzieję, że żadnego nie spotkam, jak się kiedyś wybiorę do Australii. Sprawdźmy, jak im tu będzie. Czy ty możesz wszędzie dojść i czy w żaden sposób... A co to? Czekajcie, co tu się dzieje? Co tu opętało nam ten karmnik? Wow! Wow! Karmnik chyba coś w sobie ma, dzikiego. Może małego kangurka tam wsadzili. Jakie to okropne! Czemu to tak lata? O masakra, jaki błąd! Nigdy nie widziałam takiego błędu wcześniej. A, dobra, nie mam pojęcia, o co chodzi, ale strasznie to przykuwa moją uwagę i... Kurczę, dlaczego to tak? Czy to jest zbagowane z tym... z tym? I z tym? Z raszaczem? Nie. Dobra, bo tak mi się wydawało, że to się porusza w rytm tej wody, która leci ze zraszacza. Ale nie, dobra, nieważne. Sprawdźmy nasze kangurki i zobaczymy, jak one się tutaj czują, czy mogą mi w jakiś sposób uciec. A, dobra, aż się zapowietrzyłam. Czy mogą uciec? Nie, uciec mi nie mogą. Chyba, nigdzie. Wygląda na to, że nie mogą. Ile macie terenu? Macie 720 terenu. No dobra, czyli trochę mniej. Wielu gości uważa, że bilety są za tanie. Cieszę się, tu wam zaraz podniosę ceny. O, macie za mało trawy długiej. Świetnie, czyli nie spisałam się. Mogłam ten teren jeszcze trochę bardziej urozmaicić, malując pędzlami. Ale tak, goście mogą sobie tutaj tędy chodzić. Jej, opętany karmnik! Wyjdź, nie chcę na ciebie patrzeć. Kangur mi sobie tutaj pięknie, pięknie kica. Dzień dobry, misiaku. A gdzie jest kangurzyca? Gdzie jest kangurzyca? Halo? Gdzie ona pokicała? Pani kangurzyco? Czy ona tu leży? Tu sobie leżysz! O, pokaż się, słodziaku! Czy ona się tak pięknie, słodko przed chwilą drapała po pyszczku? Ale one są piękne! Ale one są piękne i cudne! Dzień dobry, kochanie! Uwielbiam! Jaki słodziak! Uwielbiam! Gdzie kicasz? Gdzie idziesz kicać? No, słodkości! Przypominam wam, kochani, że aktualnie na kanale trwa rozdanie, więc jeżeli chcecie wygrać Planet Zoo podstawkę lub dodatek, to możecie wziąć udział. Zachęcam, jest filmik z rozdaniem. Możecie się zgłaszać również na Instagramie, także zajrzyjcie, sprawdźcie zasady, no i zachęcam do wzięcia udziału. Można wygrać fajne nagrody. Czy ty mi chcesz nawiać? Hej, złaź tego krzaka! Żadnego... Aha... No dobra, to tak na koniec odcinka nam tutaj powiedział pan kangur, co myśli o moim wybiegu i o moich tutaj staraniach. Powiedzmy, że mu się podobało, tak, że to był wyraz uznania. Mam nadzieję, że wam się też ten odcinek podobał i dajcie znać, czy chcielibyście więcej takich. Oczywiście zapraszam was też do łapkowania i subskrybowania, jeśli jeszcze nie subskrybujecie. Dziękuję za oglądanie, no i cześć!